Marcin Cup to nowy cykl halowych turniejów piłki nożnej dla najmłodszych. Ich celem jest promowanie tej dyscypliny i sportowej rywalizacji. Na parkiecie w Barcinie zaprezentowało się blisko 30 zespołów. W hali widowiskowo-sportowej w Barcinie rywalizowali młodzi piłkarze z województwa kujawsko-pomorskiego. Turniej podzielony był na kategorie wiekowe. Najmłodsi uczestnicy mieli zaledwie 6 lub 7 lat i już poznali smak sportowej rywalizacji. Nie ukrywali także swoich emocji i ogromnej radości po strzelonej bramce. Otworzyliśmy się na całe w sumie województwo kujawsko-pomorskie, jeżeli chodzi o zaproszenie do tego turnieju. Dzieci mają bardzo dużą radość z możliwości udziału w tym turnieju. Na każdym z czterech turniejów, które organizowaliśmy, naprawdę było wiele emocji, wiele pozytywnej zabawy. I to jest głównym celem właśnie, który nam tutaj przyświeca. Dzięki takim inicjatywom dzieci uczą się pracy w zespole. Lepiej poznają siebie i swoje umiejętności, kiedy mogą skonfrontować je ze swoimi rówieśnikami. Zawierają także nowe znajomości i przyjaźnie. Tutaj każdy może wygrać, tak jak widzimy w piłce dorosłej także. W jednym tygodniu wygrywa Paris Saint-Germain, a w drugim Barcelona, więc bawimy się, nie patrzymy na wyniki. Dzięki dużemu zainteresowaniu turniejem organizatorzy już teraz planują kolejny cykl, tym razem letni, podczas którego mecze rozgrywane będą na Orlikach. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc. Wielokrotny mistrz świata i Europy Radosław Kawęcki odwiedził młodych miłośników pływania w Barcinie i przeprowadził z nimi specjalny trening. Dla dzieci była to niepowtarzalna okazja, by poznać bliżej swojego idola i zapytać go o jego receptę na sukces. Radosław Kawęcki specjalizuje się w stylu grzbietowym. To trzykrotny mistrz świata i Europy na dystansie 200 metrów. Sześciokrotnie zdobywał także tytuł mistrza Europy na dystansie 100 metrów. W Barcinie wystąpił w roli nauczyciela i przekazał część swojej wiedzy młodym adeptom pływania. Pamiętam i zacząłem przygodę z pływaniem, jak miałem 7 lat. To było w Głogowie i zacząłem sobie pływać, chodzić na takie szkółki pływackie. Wtedy stwierdziłem, że może spróbuję chodzić do szkoły sportowej. I poszedłem i zacząłem pływać i jestem tutaj i jestem dobrym sportowcem. By odnieść sukces w pływaniu, niezmiernie ważną rzeczą jest odpowiednia technika. Dlatego podczas warsztatów mistrz na bieżąco korygował błędy, jakie popełniały dzieci. Grzbiecistą jest, a ja mój ulubiony styl jest grzbietem, to imponuje mi pan. Bardzo mi się podoba. Pływanie jest moją pasją. To jeszcze nie koniec atrakcji. Jutro o godzinie 11 chętni będą mogli wziąć udział w konferencji i osobiście zapytać mistrza o jego klucz do sukcesu.